audycja popularno-naukowa. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia i magazynu Eureka. Hibernacja ludzi może być kojarzona z literaturą fantastyczno-naukową, jednak opiera się na solidnych podstawach naukowych. Doktor habilitowany Wojciech Pokrzywa, kierownik Laboratorium Metabolizmu Białek z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, prowadzi badania, które wskazują na możliwość adaptacji ludzkiego organizmu do niskich temperatur. Pan profesor jest teraz gościem Eureki. Dobry wieczór i od razu gratuluję grantu. Dobry wieczór, bardzo dziękuję za gratulacje. Panie profesorze, na czym polegają omawiane badania, tak pokrótce, i czy rzeczywiście hibernacja ludzi opiera się na tych solidnych podstawach naukowych? Choć rzeczywiście idea hibernacji u ludzi brzmi jak odległa przyszłość, opiera się, tak jak pan stwierdził, na solidnych podstawach naukowych. Badania na modelach zwierzęcych dostarczają cennych wskazówek na temat mechanizmów umożliwiających przetrwanie w bardzo niskich temperaturach i właśnie w laboratorium używamy modelu zwierzęcego. Jest to nicień, Cenorhabditis elegans, łacińska nazwa, wielkości około 1 mm, czyli dość mały, ale jest to jeden z najbardziej popularnych organizmów modelowych w laboratoriach na całym świecie. I rzeczywiście nicień umożliwia nam wgląd w te mechanizmy adaptacyjne, które umożliwiają mu hibernację, gdyż badania na zwierzętach typowo hibernujących jak niedźwiedzie czy wiewiórki w laboratorium byłoby dość skomplikowane. Pytał pan, czy to jest rzeczywiście możliwe i jakie mechanizmy my badamy i które mechanizmy umożliwiałyby tym zwierzętom adaptację. Są to mechanizmy związane głównie z ekspresją specyficznych genów w odpowiednich tkankach, ze stabilnością RNA, stabilnością białek i ze zmianami struktury takiej metabolicznej. I na przykład geny, które regulowane są w stanie hibernacji, mogą dostarczać informacje na temat szlaków odpowiedzi na stres, gdyż te wszystkie organy są poddawane stresowi właśnie zmiennej temperatury. I szlaki, które hibernatory używają do możliwości przeżycia niskiej temperatury, mogłyby być wykorzystywane albo mogłyby być potencjalnie modulowane w organizmie ludzkim. Jak to się dzieje? Gdyż hibernacja jest ogólnie związana ze znacznym obniżeniem temperatury ciała i tempem metabolizmu. Kluczowe to są tkanki, tak jak brązowa tkanka tłuszczowa, wątroba i mięśnie szkieletowe wchodzą do gry i inicjują tak zwaną termogenezę. To ona jest odpowiedzialna za utrzymanie tej temperatury ciała w trakcie hibernacji i sprawnego jej podniesienia podczas procesu wybudzenia. I tutaj jest ważne pytanie, ale jak dokładnie organizmy hibernujące zarządzają tym procesem? I kluczowym elementem właśnie, o którym też wspomniałem, jest zmiana profilu białek w różnych tkankach. Pan profesor wspomniał o hibernacji innych ssaków, chociażby rzeczywiście, czyli hibernacja innych ssaków nie jest w naturze czymś niezwykłym. A dlaczego mówimy, że hibernacja ludzi byłaby czymś niezwykłym? Ma to związek z tym, że wiele z naszych systemów regulujących metabolizm, w szczególności w neuronach, które są bardzo wrażliwe na zmiany temperatury, w szczególności na schładzanie, te systemy regulacji ekspresji genów i mechanizmów ochronnych niestety nie występują u ludzi. Stąd nie ma możliwości ludzkiego organizmu w tym momencie, tak żeby mózg był zdolny do tego przetrwania w niskiej temperaturze przez znacznie dłuższy okres. Wiele informacji, które dostarczają badania nad mózgiem albo neuronami hibernujących zwierząt, umożliwiły identyfikację związków chemicznych, farmakologicznych, które wspierałyby możliwości tych neuronów w adaptacji do zimna. I tak na przykład badania, które prowadziliśmy razem z profesorem Rafałem Cioskiem z Uniwersytetu w Oslo, te badania wykazały, że komórki w momencie przechodzenia w ten stan hibernacji zaczynają magazynować dużo żelaza. Dlaczego tak jest? Żelazo to jest uwalniane z pewnych enzymów, które potrzebują żelaza do swojej funkcji i zimno właśnie wzmaga pozbywanie się tam grup żelaza przez te enzymy i to żelazo jest magazynowane w cytoplazmie. Problem w tym, że to żelazo jest toksyczne, gdy jest magazynowane i w czasie składzania się organizm musi jak najszybciej zaopiekować się tym zmagazynowanym toksycznym żelazem, jego toksycznymi formami. Wykorzystuje do tego pewne białko, nazywa się ferrytyna, ono je magazynuje i reguluje jego uwalnianie wtedy, gdy organizm na przykład się ogrzewa. Wykazaliśmy, że to żelazo, które jest magazynowane w komórkach, jest toksyczne w czasie schładzania, gdyż wyzwala reaktywne formy tlenu i działa negatywnie na kwasy nukleinowe, białka i tłuszcze, osłabiając strukturę komórki i prowadząc do jej śmierci. Organizmy hibernujące radzą z tym sobie bardzo dobrze, gdyż
raz, że mają wysoki poziom ferrytyny w czasie schładzania, dwa, mają system cały detoksykacyjny żelaza, który działa bardzo efektywnie w niskich temperaturach, jak również przy wybudzaniu. Niestety u ludzi ten system w taki sposób nie operuje, aczkolwiek wykazaliśmy, że suplementowanie na przykład neuronów mysich, a mysz nie jest organizmem hibernującym, suplementowanie ich związkami chelatującymi żelazo albo antyoksydantami pewnymi, takimi jak NAC, umożliwia tym neuronom większą odporność na stres zimna. To znaczy rzeczywiście związkami farmakologicznymi być może w przyszłości moglibyśmy wspomagać dłuższe przetrwanie człowieka w stanie hipotermii, aczkolwiek to wymaga rzeczywiście dalszych badań. Mówimy o adaptacji ludzi do niskich temperatur, więc moje pytanie jest następujące. Co to znaczy niskie temperatury w tym kontekście i czy ta adaptacja może się różnić w zależności od rasy, od genów, od miejsca zamieszkania? Pojęcie niskich temperatur rzeczywiście ma zdecydowane inne znaczenie dla nas niż dla organizmów przystosowanych do życia w tych ekstremalnych warunkach. To, co dla jednych jest optymalnym organizmem, środowiskiem do życia, dla innych może stanowić zagrożenie dla ich homeostazy cieplnej, prowadząc do hipotermii, ostatecznie do śmierci. Oczywiście dla nas optymalną temperatura ciała jest 37 stopni, schładzanie do 32, czyli do takiej temperatury, powiedzmy, hibernującego miśka, jest już dla nas dość toksyczne. I adaptacja do niskich temperatur jest zjawiskiem, które zależy od wielu czynników. Zależy od czynników genetycznych, środowiskowych, jak i ewolucyjnych. Zatem różnice w przystosowaniu do zimna między ludźmi mogą wynikać z różnorodności genetycznej, które jest efektem adaptacji do konkretnych warunków klimatycznych w trakcie ewolucji. To znaczy ludzie żyjący w chłodniejszym klimacie mogą posiadać określone cechy, które jakby ułatwiają im radzenie sobie z niskimi temperaturami. Nie oznacza to jednak, że adaptacja jest wyłącznie kwestią rasową czy genetyczną. Na zdolność przystosowania do chłodu mają również znaczenie czynniki takie jak aklimatyzacja, stan zdrowia, wiek i kondycja fizyczna. A do czego według pana profesora będą prowadzić te badania? Jak wspominałem, w laboratorium wykorzystujemy nicienia Cenar habilitis elegans, który zaadaptował się bardzo dobrze do warunków niskich temperatur. I niedawno publikowaliśmy pracę, w której skoncentrowaliśmy się, nie jak wcześniej wspominałem, nad tymi białkami regulującymi stabilność transkryptu, ale nad systemem w komórce, który jest odpowiedzialny za degradację niechcianych, potencjalnie toksycznych białek. To znaczy, jak komórka przechodzi ten stan hibernacji, musi sobie uprzątnąć, powiedzmy, cytoplazmę lub inne kompartymenty, które będą gotowe potem na ten moment regeneracji po zimie. To znaczy, że cały system będzie gotowy, żeby umożliwić temu organizmowi ponowne ogrzanie i ponowną aktywność metaboliczną. I wykazaliśmy niedawno w badaniach, że właśnie jak ten system degradacyjny, jak bardzo jest potrzebny, jakie jego składniki są kluczowe. Aczkolwiek nasze badania doprowadziły też do intrygujących odkryć, w których wykorzystaliśmy lek antynowotworowy, wykorzystywany oczywiście w leczeniu nowotworów ludzkich, nazywa się floksuridyna. Wykazaliśmy, że podawanie tego leku tym nicieniom usprawnia ich systemy degradacyjne, czyszczące cytoplazmy i tym samym możliwe znacznie dłuższe przeżycie w niskiej temperaturze, wydłuża czas hibernacyjny. Zatem nasze badania jakby otworzyły pewne perspektywy do zrozumienia, kolejnego zrozumienia, jak te interwencje farmakologiczne już istniejącymi związkami mogłyby potencjalnie wspomagać te zdolności komórek, neuronów czy innych tkanek do przeżywania w zimnie. Czyli nasze badania jakby starają się zrozumieć adaptację tego prostego zwierzęcia, adaptację do niskich temperatur i spróbować przełożyć ją na potencjalne mechanizmy, które już istnieją do ludzi, ale trzeba byłoby je odpowiednio aktywować, by umożliwiły komórkom ludzkim znoszenie niskich temperatur. Badania, które prowadzimy też w ramach tego grantu, który dostaliśmy, o którym właśnie też pan wspomniał, z Narodowego Centrum Nauki, program Preludium Bis, czym one się będą zajmować? Będą zajmować się sygnalizacją wewnątrzkomórkową, która mówi odpowiednim maszynerią, że właśnie zostały schłodzone albo cały organizm jest schładzany i będzie utrzymywanie w stanie tego uśpienia, w stanie też, w którym organizm się nie starzeje, tak jak nicienie. I nasze wstępne badania pokazują, że są dwie grupy białek, tak zwane fosfatazy, które regulują grupy fosforanowe z kolei na innych białkach, to znaczy regulują aktywność innych białek i odkryliśmy, że te dwie grupy białek regulują aktywność określonej grupy białek w momencie schładzania, a kolejna grupa reguluje aktywność innych białek w momencie wracania do temperatury pokojowej. Czyli to pokazuje, jak bardzo dynamiczny jest to proces. To nie jest tylko uśpienie,
całego organizmu w niskiej temperaturze. Jest to proces dynamiczny, który umożliwia przystosowanie się komórkom i określonym mechanizmom w komórce na bardzo szybkie wybudzenie, na bardzo szybkie wrócenie do aktywności, na przykład gdy pojawi się w środowisku pokarm albo jakieś zagrożenie środowiskowe czy związane z jakimś drapieżnikiem. I dlaczego potencjalnie nasze badania są istotne? Jaki mają sens to, że my to badamy w tym małym nicieniu? Oprócz tego, że mówię o tych związku antynowotworowym, ale te fosfatazy, nad którymi skupiamy się, te enzymy, nad którymi skupiamy się w tym grancie, one istnieją u ludzi, są bardzo podobne i mają, regulują potencjalnie podobną grupę białek i dlatego uważamy, że modulowanie tego systemu odpowiednio do potrzeb, tak, żeby wydłużyć okres adaptacyjny do niskiej temperatury, skrócić potencjalnie to wyjście z tej hibernacji zwierząt, umożliwi nam opisanie właśnie tych mechanizmów regulatorowych, które można by było potencjalnie wdrożyć u ssaków. Mamy też plan taki, że przełożymy te badania z nicieni na neurony mysie i zobaczymy, czy rzeczywiście to, co obserwujemy w nicieniach, ma przełożenie na funkcjonowanie tego układu u ssaków, co być może dalej dołoży pewną cegiełkę do zrozumienia całej dynamiki procesów hibernacyjnych i tym samym być może do jakiegoś planu przynajmniej na potencjalne interwencje genetyczne mniej lub bardziej skomplikowane w komórkach pochodzenia ludzkiego. I w tle tego wszystkiego jest hibernacja. To medialne słowo rozpalające wyobraźnię, hibernacja u ludzi. W krótkich słowach, czy to jest w ogóle kiedykolwiek możliwe? No według założeń, nawet założeń samej NASA, zdecydowanie tak. NASA już teraz eksperymentuje z obniżaniem temperatury ciał astronautów, tak żeby potencjalnie ograniczyć pewne uszkodzenia komórkowe, które mogłyby się pojawić ze względu na dłuższe przebywanie w przestrzeni kosmicznej. Zatem rzeczywiście wprowadzenie organizmu w ten stan takiej hipotermii, wydaje mi się, że tak, rzeczywiście zdecydowanie kontrolowany stan jest możliwy. Czy pełna hibernacja, hibernacja taka, którą my sobie wyobrażamy, że ciało będzie w stanie takiego toporu przez okres, nie wiem, lat? Wydaje mi się, że na ten moment rzeczywiście to raczej brzmi trochę jak science fiction i nie wiem, czy będzie kiedykolwiek możliwe, ale krótkie okresy, być może schładzania, wybudzania tak, żeby ograniczyć uszkodzenia komórkowe i starzenie się samego organizmu, myślę, że tak, są na to duże szanse. A gościem magazynu Eureka był pan profesor Wojciech Pokrzywa, kierownik Laboratorium Metabolizmu Białek z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Panie profesorze, bardzo dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej audycji. Program pierwszy Polskiego Radia. Kolejna Eureka już jutro o tradycyjnej porze i poprowadzi ją Dorota Truszczak. Ja tymczasem życzę spokojnego wieczoru, Jakub Domoracki. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.